Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przykład na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które w tym tygodniu omijamy. Też uczciwie uprzedzam, że mam problem z twarzą, bo spuchła mi z jednej strony i też mam trochę problem z mówieniem, ale w tym tygodniu działo się tak wiele fascynujących rzeczy, że nie mogę nie nagrać odcinka. Zaczynamy! Kronika kryminalna, ta właściwa, gdzie penetrujemy rubieża świata zbrodni będzie pod koniec odcinka, ale ten nie zasługuje na oddzielną oprawę. Po pierwsze, dlatego, że główny złoczyńca no to rozpieszczony Bachor, który uważa się za kogoś lepszego, kogo nie dotyczył zasady, tylko dlatego, że jest synem króla Discopolo. W ogóle to on już był wskazywany za jazdę pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków czy znieważanie policji, a że złamał zakaz prowadzenia pojazdów to z trzech lat sędzia powiększyła mu na sześć. No i ten ceramiczny książę wysmarował posta, w którym obraził sędzie słowami, których ja a nie użyłbym do Ordo Julis. Nazywa się Daniel M., a jak do tego doszło? Nie wie. Sąd powołał na świadka jego ojca, mimo że ten wcześniej twierdził, że oszalał przez oczy zielone jakiejś kobiety, ale w oczach sądu miał być wiarygodny. Jego wiarygodności nie podważyły także potencjalne problemy z hazardem, bo w przyszłości miał grywać w pokera z losem, który też nie do końca był poczytany, no bo to raz dawał, a raz zabierał. W efekcie czego świadek ze swoim szczęściem pędził w świat. No i za niestawienie się w sądzie muzyk musi zapłacić grzywny w wysokości 1500 zł. Para, pa, para, para, pa. O! A! W cyklu Patrzcie jak w Ordo Juris w tym tygodniu organizacja, która podobnie jak Ordo Juris, mam okresny o tym, aby cofnąć nas wszystkich w czasy biblijne. Bo tam byłoby nam wygodnie, według nich. Mówię tutaj o Fundacji Patriarchat, która no, składa się z chłopców, którzy nie lubią dziewczyn, bo one ładnie pachną i w ogóle to są chyba jakieś inne. Zobaczcie fragment z imprezy kobiety były częścią gospodarstwa domowego o statusie wyższym niż zwierzęta czy dobytek ruchomy, ale mimo wszystko nie uczestniczącym na równych prawach w procesach decyzyjnych. Prawda? No i to jest tak naprawdę, jeżeli mówimy o relacji między kobietami a mężczyznami, moim zdaniem układ zdrowy. To znaczy e, jakby no, dbamy o... E, i układ patriarchalny esencjonalnie. Dbamy o... Dobro należących do siebie kobiet, tak, ale traktujemy je nie jako partnerów, ale jako mm, czymś dobytku, tak, i tam tego było dużo, dużo więcej. Badały na zmiany oklaski i stwierdzenia, że zasady panujące w Arabii Saudyjskiej są fajne, że należy wprowadzić zakaz pomagania innym, bo to tylko krok lepiej od kradzieży. Kara za urodzenie dziecka poza małżeństwem to też jest według nich fajny pomysł. Utrata obywatelstwa uwaga za urodzenie dziecka mężczyźnie bez polskiego obywatelstwa czy dyskusja o tym, czy należy całkowicie wyeliminować kobiety z przestrzeni publicznej, czy tylko odebrać im prawo głosu. I na tym etapie możecie pomyśleć, dobra, tam jakaś niszowa grupka chłopców, którzy nie lubią dziewczyn i zebrali się, żeby psioczyć, że one są takie niefajne, to my będziemy się teraz bawić sami ze sobą. No właśnie nie. Wśród nich są politycy Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke, który przemawiając stwierdził, że sułtanat jest lepszym systemem niż demokracja, czy Damian Adam Marx, startujący w wyborach z list Konfederacji. Dodam, że pan Adam po tym, jak szambo wybiło, zaczął krzyczeć, że nie, on się odcina od tego, że kobiety powinny być traktowane jak dobytek. Mhm, tak. Przychodzisz z własnej woli na imprezę założycielską, siadasz w pierwszym rzędzie i siedzisz tam kilka godzin. Tylko po to, żeby się odciąć, tak? Czyli on pewnie siedział ironicznie. A sam założyciel tego klubu chłopców, którzy wolą swoje towarzystwo, to Mateusz Cużydło, wielki sympatyk Konfederacji, który jak widać zgadza się z nimi w poglądach na temat kobiet. No i tutaj pojawia się pytanie: to jakim cudem na listach Konfederacji do Sejmu czy też do Senatu są rozsądne kobiety? Otóż, moi drodzy, wystarczy, że z tego równania wykreślimy rozsądne i wszystko zacznie się zgadzać, bo Zróbmy szybki rzut okiem na kandydatki konfederacji. Jest na przykład Danuta Grzyb, wyznawczyni teorii o płaskiej ziemi, która dodatkowo zakłada, że płaskoziemcy walczą z reptilianami Ja nie mogę tego na poważnie mówić że płaskoziemcy walczą z reptilianami, no i jeszcze uznaje za logiczne chemtrails, czyli że smugi pozostające za samolotami to chemia rozpylana, aby panować nad ludźmi. Jest Danuta Lecheńka Das, która twierdzi, że 5G zabija ludzi. Krystyna Jarocka, startująca z list Konfederacji do senatu. Ona chce walczyć z 5G, Wi-Fi i Illuminati i ostrzega przed planetą Nibiru, która co kilka tysięcy lat zbliża się do Ziemi, a którą zamieszkuje pradawna cywilizacja. Także wydaje mi się, że udało nam się znaleźć odpowiedź na to dlaczego i jakie kobiety startują z list Konfederacji i w ogóle z nimi współpracują. I w ogóle się z nimi zadają. A jakie kobiety na nich głosują? Słuchajcie, tutaj szczerze i całkowicie poważnie to, jeżeli jakaś kobieta czuje, że jej miejsce jest w kuchni, tam przynależy, że niekoniecznie zależy jej na tym, żeby mieć jakieś prawa i że w ogóle najfajniej, żeby facet decydował za nią, no to tak, no to konfederacja jest dobrym wyborem i taka kobieta powinna pójść na nich zagłosować, znaczy zagłosować, dopóki jeszcze ma prawa głosu. Niech korzysta. No i oczywiście, o ile mężczyzna jej pozwoli. Wręczono i gnoble, zwane antynoblami, które są wręczane za najdziwniejsze, najzabawniejsze, czy za badania, które na pierwszy rzut oka nie wnoszą nic do rozwoju nauki. The physics prize. I tak, w kategorii fizyka nagrodzony został międzynarodowy zespół, który sprawdził, czy aktywność seksualna sardeli europejskiej wpływa na mieszanie się wód oceanicznych. Przecież to aż się prosi, żeby usmażyć dwie serdele na jednym ogniu, czyli przy okazji przeprowadzić badania, jak na aktywność seksualną serdeli wpływa to, że podglądają je ludzie. Psychologia. Tu wyróżniono badaczy, którzy sprawdzali, jak wielu przechodniów spojrzy w górę, widząc kogoś patrzącego w górę. Odpowiedź? 42% ludzi spojrzy w górę, kiedy zobaczy kogoś, kto patrzy w górę. Edukacja i zespół z wielu krajów, który badał zjawisko nudy wśród uczniów i nauczycieli. Nie podam wam niestety wyniku, bo zostałem już przy czytaniu samych założeń. W kategorii literatura wyróżniono tych naukowców, którzy badali, jak czują się ludzie mówiący wiele razy to samo słowo. A w kategorii medycyna wyróżniono naukowców, którzy. Ja się nie mogę dzisiaj śmiać. Wyróżniono naukowców, którzy liczyli włosy w nosie w zwłokach. Praca na parkingu czy gdzieś tam na porcie już nie brzmi tak źle, no nie? No jest polski akcent, a mianowicie dr Jan Zalasiewicz, który ma polskie korzenie, mieszka w Manchesterze, a został uhonorowany antynoblem za badanie. Dlaczego tylu naukowców lubi lizać skały? Każdy, kto choć raz był w Wieliczce, wie, że to nie jest potrzeba, tylko po prostu tradycja. No ale jak się okazało, naukowcy lubią lizać skały, ponieważ jeżeli są w terenie, to posiniona skała ujawnia więcej detali i szczegółów. Czyli na przykład, o jestem interesujący, zabierz mnie ze sobą do laboratorium. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany i w tym tygodniu człowiek, który... To nie jest tak, że on ma przepustkę na podium, to nie jest tak, że ma wykupiony karnet. Podium po prostu jest jego, on przychodzi z własnym. Przemysła dajmy więcej papieża czarnek. Otóż od maja dla 12 i 13-latków dostępne są za darmo szczepionki na HPV, wirusa, który wywołuje raka szyjki macicy. Ale minister edukacji nie chce promować w szkołach tej informacji, mimo zaangażowania ze strony Ministerstwa Zdrowia. No i pytanie dlaczego? Otóż wirus HPV jest przenoszony między innymi drogą płciową, dlatego ważne jest, żeby młodzi ludzie zaszczepili się, zanim rozpoczną swoją aktywność seksualną. A jednocześnie Jan Pospieszalski w Radio Maryja powiedział, że takie szczepienia nie byłyby potrzebne, gdyby wszyscy ludzie przystępowali do swojej aktywności seksualnej dopiero po ślubie. Też fajnie by było, gdyby każdy miał swojego jednorożca, no ale co zrobisz? No i teraz przemysł, odejmmy więcej, papieża czarnek, woli narazić. Młodych ludzi i ich przyszłe zdrowie, niż narazić się Radio Maryja. W efekcie czego kuratoria mają nie współpracować w promowaniu tych szczepień. Ministerstwo Zdrowia nalega, a oni mówią nie, no bo góra nam powiedziała, że nie mamy tego promować. Talibowie, kiedy to usłyszeli, wstali z miejsc i zaczęli klaskać. I niejednemu pociekła łezka po policzku na świadomość tego, że gdzieś tam jeszcze w Europie jest człowiek, który przekłada zasady religijne ponad dobrostan i zdrowie młodych ludzi. Jeżeli teraz w Iranie jakiś ajatollah nie nadaje imienia Przemysława Czarnka jakiemuś meczetowi, to to jest nieporozumienie, które trzeba rozwiązać na poziomie dyplomatycznym. Więc jeżeli teraz myślicie sobie, dobra, nie pójdę na wybory, bo co mnie to obchodzi, polityka mnie nie dotyczy. No to zapamiętajcie to i powiedzcie to kobietom, które w przyszłości zachorują na raka szyjki macicy tylko dlatego, że nie widziały o szczepieniach, a nie widziały dlatego, że Przemysław, dajmy więcej papieża Czarnek, zabronił mówić o tym w szkołach, bo Radio Maryja mu zabroniło. Minuta ze zwierzakami. Wcześniej w odcinku, ale trzeba wyrównać ciśnienie, bo to jest wybitny zban. Teraz na odrobinę prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zobaczyć program Bańka. Dobra, słuchajcie, to skoro jesteśmy przy prywacie, to zróbmy tak. Bo teraz jak jeżdżę z bańką, okazuje się, że masa ludzi nie widziała Afryki i mówią mi: o, Dlaczego nie ma Afryki? Dlaczego nie jeździć z Afryką? Byłem już wszędzie, okazuje się, że. No, nie byłem wystarczająco wiele razy. W związku z tym, napiszcie mi proszę w komentarzach pod filmem, w jakich miastach chcielibyście zobaczyć pożegnanie z Afryką. Zrobię sobie ostatnią rundę pożegnania z Afryką i w ten sposób się ostatecznie pożegnam z Afryką. Czyli wpisujcie miasto i ewentualnie jak już będzie wpisane jakieś miasto, to możecie też klikać łapkę w górę, tak żeby mniej więcej się można było zorientować. A jeżeli chcecie zobaczyć program Bańka, czyli ten najnowszy, powinien go nazwać Afryka 2. A. Za późno. Jeżeli macie chyba przy okazji strzelić sobie fotkę i zbić piątkę, no to w tych oto miastach będę w najbliższym czasie. W Lublinie zostaje już ostatni bilet, że potem nie było, że a przegapiłem. W Rzeszowie też jeszcze są, ale też łapcie póki są, bo później będą pretensje. No i książka przecież, tak. Albo komiks. W tym tygodniu komiks. Co ja tu mam? Dobra, to w tym tygodniu Lanfest. I to jest, moi drodzy. Bardzo lekka lektura, czy bardzo lekka? Nie polecam tego, tego komiksu dla dzieci, to jest taka najbardziej na świecie klasyczna fantazja. Oczywiście jest główny bohater, jest magia, on musi uratować świat, bo nikomu innemu się nie chce, albo tylko on to potrafi. Natomiast to, co wyróżnia ten komiks na tle innych, to to, że jest przepełniony naprawdę fantastycznym, czasami czarnym humorem, bardzo dużo jest odniesień do popkultury i co najważniejsze, dużo kończyn tu jest urywanych albo odcinanych. Polecam tym, którzy są zmęczeni akurat w tym momencie jakąś ciężką lekturą i chcą sobie zrobić masaż mózgu. Idealny do tego. No i elegancko. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami o władzę nad światem zapytacie, to jest zawsze dobre pytanie. W tym tygodniu mam nie tyle newsa, co ciekawostkę, bo ja o tym nie wiedziałem wcześniej. Zakładam, że część z Was być może o tym słyszała, ale reszcie prawdopodobnie to też odrobinkę zryje beret. Otóż, kojarzycie testy CAPTCHA, które trzeba zdać, aby udowodnić na danej stronie lub serwisie, że nie jesteście robotem? Pewnie zauważyliście, że wcześniej było to dość skomplikowane odczytywanie ukrytych liter, a teraz wystarczy kliknąć w okienko, nie jestem robotem i już. Skąd w takim razie takie zaufanie do ludzi, że o nie jesteście robotami, przecież robot też mógłby odhaczyć takie okienko. Na no to. Nie chodzi o samo kliknięcie, a o to, co się dzieje tuż przed, ponieważ bot, aby kliknąć, skieruje kursor w linii prostej do okienka. A człowiek, zanim kliknie, zrobi pauzę, zastanowi się nad tym, czy ser, który zjadł przed chwilą, miał te pleśni specjalnie, czy nie. Myszka przejedzie po resztkach kanapki, a palec omsknie się z pada. Coś tam się zadzieje. Jednym słowem, Google będzie wiedziało, że nie jesteście robotem, bo tam będzie trochę chaosu. Takiego ludzkiego chaosu. No ale możecie sobie powiedzieć, ej, hola, hola Karolu, no ale przecież na pewno powstaną boty, które potrafią generować chaos. Tak, i tutaj wchodzi drugie zabezpieczenie. A mianowicie, Google sprawdza, jakie strony odwiedzaliście przed chwilą. Czy była to strona, jak przejąć władzę nad światem, czy raczej test psychologiczny, jaką pizzą dzisiaj jesteś. I na tej podstawie historii przeglądania stron, Google ustala, czy ma do czynienia z człowiekiem, czy z botem. Jeżeli teraz powiecie oburzenie, hej, no ale przecież ja nie zgadzałem się na to, aby Google sprawdzał, jakie strony przeglądam. Zaglądam i do historii przeglądarki. To już dawno się na to zgodziliście, bo nikt nie czyta regulaminu, które podpisuje. Mało tego! Niektórzy idą krok dalej, jeżeli chodzi o nieukrywanie swojej historii w internecie. I tak oto przechodzimy do drugiego punktu. Patrzcie, jak w Ordo Iuris, czyli tego punktu, gdzie pokazuję wam ludzi, którzy ze swoją moralnością nie powinni mówić innym, jak mają żyć. I tym drugim jest Tomasz Sommer. Tak w skrócie, co to jest za ananas? Pan Tomasz jest dziennikarzem i publicystą konserwatywnym, redaktorem naczelnym pisma Najwyższy Czas, które prenumeruje każdy porządny konfederata. Od dawien dawna związany z Januszem Korwin-Mikke przez lata pan Tomasz marzył o wejściu do Sejmu, ale wyborcy nie podzielali tego marzenia, mówiąc mu swoimi głosami, żeby już się przestał wygłupiać. No i wiadomo, jak każdy konserwatywny polityk potępia Zachód, zgniło oczywiście demokrację, Żydów, sodomitów i jako porządny katolik, również też pornografię. I pewnie klasycznie jak to bywa u konserwatywnych działaczy, postanowił zbadać wroga w postaci pornografii dokładnie i badać systematycznie. Zapomniał tylko, że jak dodaje się na swoim służbowym komputerze zakładkę ze za stroną z pornografią, to się nie robi potem screenów w tym temacie, bo to zakładkę potem widać. I on to rozesłał sam tego screena. Ja nie mogę się śmiać dzisiaj. I on sam rozesłał tego screena. Wiecie, no i to jest klasyczny Ordo Julis, tak? Czyli my wam powiemy jak macie żyć, tylko że te zasady nas się nie tyczą, także. W tym miejscu jesteśmy jako cywilizacja. No i z Ordo Juris łączy go jeszcze więcej. Ponieważ sprawę nagłośnił twórca internetowy o pseudonimie Koroluk. I teraz pan Tomasz Sommer straszy Koroluka odpowiedzialnością i próbuje znaleźć sposób jak go uciszyć, no bo mu się reputacja rozjeżdża. I muszę przyznać jedno, pan Tomasz ma bardzo gibki umysł, bo doceniam wymówki, z którymi wyskakuje, żeby tłumaczyć, że, że to nie tak. I ostatnia jest taka, że to ABW. Zainstalowała mu tę zakładkę. To są jego słowa, że ABW. Ja nie mogę się śmiać dzisiaj. Że ABW zainstalowała mu tę zakładkę. Panie Tomaszu, pan jest tak samo niszowym twórcą jak ja. Jedyny moment, kiedy pan zainteresuje ABW, to kiedy stanie pan na ich miejscu, na parkingu. A i tak wtedy pewnie oleją. A no jeszcze jedno, przecież przy tym wszystkim ten champion logiki nie przemyślał jednej rzeczy. Przy tej wymówce, że jeżeli powie coś takiego, no to wtedy ludzie mogą zapytać, ty. Ale to dlaczego jej nie odinstalowałeś tej zakładki? Więc w kwestii panowania nad logiką i ogólnie pojętym rozsądkiem to tak, jest gdzieś na poziomie ordo juris. Swoją drogą polecam kanał YouTube Koroluka. Znajdziecie tam masę złoto o konserwatywnych politykach. Link do tego kanału wrzucę w opisie do filmu. A ludziom pracującym z panem Tomaszem Somerem polecam nie pożyczać od niego myszki komputerowej. No i też prosić go, żeby mył ręce jak wychodzi z toalety. To są dwie bardzo ważne rzeczy dla higieny. Jeżeli w zeszłym tygodniu, dokładnie 18, poczuliście, że świat staje się jakiś przez chwilę lepszy, że niebo jest bardziej błękitne, ptaki głośniej śpiewają, pani w końcu ma grosikę, żeby wydać, to mam rozwiązanie tej zagadki. A to dlatego, że tego dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Geologa oraz, moi drodzy, Dzień Monitoringu Wody. Zgadza się, to był ten dzień, w którym przedstawiciele obydwu zwaśnionych żywiołów, ziemi i wody, mogli przez chwilę podać sobie ręce i świętować razem. Najprawdopodobniej na plaży, bo tam obydwa żywioły czują się równie komfortowo. Jeżeli nowi widzowie Newsów Bez Wirusa zastanawiają się teraz, dlaczego on nagrywał odcinek pijany, no to tłumaczę. Otóż w toku zdobywania, pozyskiwania, odkrywania wielu, wielu tych newsów trafiłem kiedyś na... Odwieczny, przedwieczny wręcz konflikt pomiędzy geologami a hydrologami. Od kiedy ten konflikt trwa i, i jak został zapoczątkowany, tego nikt nie wie. No, są tajemnice, których wszechświat strzeże naprawdę pilnie. Faktem natomiast jest, że powstało wiele mitów wokół tego. Na przykład to, że, że, że istnieje coś taki jak hydrogeolog. Mhm. Tak. To jest taka mityczna postać, tak jak, jak jednorożca, albo jak drzewce, jak enty. Udało mi się jednak trafić na postać, która jest prawdziwa i łączy obydwa żywioły i jest to Meliorant Leszek. On jest jak Liu Kang w nowym Mortal Kombat, łączy dwa żywioły. Będę sprawdzał na bieżąco, jak temu u nich, ale coś czuję, że tam za długo było spokojnie. Ale, ale, nie tylko ich dzień obchodziliśmy ostatnio. Ale też dzień maszynisty, czyli człowieka, który, no któremu obrywa się za to, że leśne dziadki, które rządzą różnymi spółkami PKP nie ogarniają tego, a potem wszystko spada na tych szeregowych pracowników. A Aż ciekawych rzeczy z Uniwersum PKP, które można było ostatnio zobaczyć, są tablice dla osób niewidzących we Włosławku. A mówię, że zobaczyć, bo niewidzący nie mają szans się z nimi zapoznać, ponieważ napisy w alfabecie Braila zostały namalowane, a nie naniesione wypukłymi znakami. Ja muszę to kupić konfetti, bo tu by się tak przydało. Przecież równie dobrze można te informacje nanieść w języku klingonów, i efekt byłby dokładnie taki sam. W związku z czym niewidomi, aby odczytać te informacje, muszą na chwilę odzyskać wzrok, tylko wtedy mogliby przeczytać te zwykłe napisy, a więc ta pętla nie ma końca. Co ciekawe, zarządca dworca powiedział, że to jest rozwiązanie tymczasowe. Niech ktoś go zapyta, po co robić tymczasowo coś idiotycznego i bez sensu. Ewidentnie, ktoś, kto zarządza tym dworcem, ma duże problemy ze zrozumieniem. Przecież, jeżeli któregoś dnia on dostanie informację, że gdzieś na trasie mają nowy szlaban, że on ma nowy szlaban. No to zadzwoni do domu z informacją, że nie może przyjść, bo zabronili mu wychodzić. A co tam na świecie? Sporo. Po pierwsze to koniec przyjaźni polskiego rządu z Wołodymirem Zełeńskim. Poszło o zboże. W skrócie: Unia Europejska zniosła embargo na import zboża z Ukrainy. Natomiast nie zgodził się na to polski rząd, ponieważ PiS walczy teraz o głosy rolników, z którymi ma kose i aby ich udobruchać, przedłużyli embargo na import ukraińskiego zboża. Na co Zełeński zarogował bardzo gwałtownie, zarzucając polskiemu rządowi, że działa w interesie Rosji na co Morawiecki odpowiedział, że już nie wysyłamy broni na Ukrainę, a teraz będziemy się dozbrajać sami i po przyjaźni. A najbardziej to wszystko odbiło się na Andrzeju Dudzie, prezydencie hobbyście, który stracił ostatniego człowieka, który chciał jeszcze z nim rozmawiać na tych wszystkich zlotach głów państw. W tym czasie ekonomiści z Bloomberga obliczyli, że jeżeli wyjąć z równania ropę, to w tym roku głównym towarem eksportowym Kolumbii będzie kokaina, której wartość eksportu szacuje się na 18 miliardów dolarów. A wyprzedzi eksport ropy, bo popyt na tę ostatnią spadł o 30%, podczas gdy eksport kokainy wzrósł. A w Holandii wymierzono pierwszą karę za rozmnażanie psów o zbyt krótkich pyskach. Już w 2014 roku wprowadzono tam zakaz hodowli psów, których cechy fizyczne generują wiele schorzeń i sprawiają, że te zwierzęta po prostu cierpią. Mowa tu o psach ze zbyt krótkimi pyskami. Potem hodowcy nauczyli się obchodzić te zakazy, więc uszczelniono prawo, dodając zestaw cech, które sprawiają, że nie można takiego zwierzaka rozmnażać. Czyli pies powinien oddychać normalnie w spoczynku, nie charczeć jak to mają w zwyczaju, mieć otwarte kanały nosowe, brak fałdu nosowego, a białka oczu nie powinny być widoczne, gdy pies patrzy prosto przed siebie. Bo te dźwięki, które wydaje z siebie buldożek, kiedy śpi, to nie jest urocze chrapanie, tylko on się męczy oddychając. I tych schorzeń jest dużo więcej. Jeżeli planujecie takiego psa z bardzo krótkim pyskiem, to proszę, przeczytajcie wcześniej, z czym to się wiąże. Albo skonsultujcie się z weterynarzem, on Wam bardzo dokładnie wyjaśni. I stąd takie prawo, które w tym momencie zaskutkowało pierwszym mandatem, pierwszą karą w wysokości 1500 euro za rozmnażanie takiego psa, który się męczy przy tym jak leży. I ja wiem, że teraz część z Was powie: Ej, ja też się męczę, jak leżę. Nawet teraz leżę i się czuję zmęczony, mam się nie rozumnażać. Ja nie będę wchodził w tę polemikę. Moi drodzy, wiem, że wiecie, że mam słabość do draży korsarzy trochę ze względu na sentyment do dzieciństwa, trochę na sentyment do piractwa. I też dlatego swego czasu przysyłaliście mi dość aktywnie tę grafikę przedstawiającą więcej opcji: że są jeszcze draże piłkarze, draże księżniczkarze, draże marynarze, draże wikingarze czy draże klaunarze. Ale też, jak doniósł mi jeden z korespondentów. Pojawiły się również draże, Korsarze, Gajarze, duża paczka z dwoma piratami, którzy za długo byli na morzu sami i za bardzo im się dłużyło. Jeśli kiedyś znajdziecie kogoś, kto patrzy na was, jak ten z przodu, na tego z tyłu, to nie pozwólcie tej osobie odejść. Okej, okay. mam nadzieję, że ktoś się uśmiechnął przy poprzednim się. Jeżeli nie, to też luz, wiadomo. Poczucie humoru z kwestią subiektywną. Otóż, moi drodzy, mówię o tym dlatego, że teraz będzie. Uprzedzam od razu, że teraz będzie sytuacja taka, że jeżeli ktoś nie lubi okazywać swoich uczuć, no to to jest ten moment, gdzie możecie mocno zacisnąć pięści, bo może być wzruszająco. Moi drodzy, nie żyje Muktar, pies, który codziennie odprowadzał do portu swojego człowieka, który był ratownikiem morskim i tam czekał na jego powrót. Niestety pewnego dnia 12 lat temu człowiek nie wrócił. Zaginął na morzu, ale Muktar czekał na niego dalej i dalej i jeszcze dłużej przez tydzień który zamienił się w miesiąc, który przeszedł w rok. I te lata mijały jedno za drugim, zamieniając się w 12 lat czekania na swojego człowieka, który powiedział, żeby na niego czekać, bo wróci. Mukhtar zaprzyjaźnił się z lokalnym muzykiem, przyjmował w odwiedziny turystów i ciągle czekał. A teraz już nie musi. Pyli, no nie? O, pyli, pewnie jodła o tej porze roku. E, jeżeli chcielibyście natomiast, żeby rzeczywiście jakiś pies czekał na was tak jak Mukhtar, to nie ma lepszego momentu w tym odcinku na psindera. Porana psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby... Ała. <laughs> żeby zaatakować was swoją miłością. W tym tygodniu Nero. Nero jest owocem zakazanego uczucia dalmatyńczyka i kogoś jeszcze. Kogo, tego nie wiadomo, ale faktem jest, że to pies wyjątkowy. Będzie najwierniejszym psem, jaki stąpał na całym świecie, a może nawet i po Dolnym Śląsku. Ma dwa lata i kilka detali, które warto poznać wcześniej. Otóż, Nero nie lubi kotów. No ale kto z nas nie ma kosy z jakimś kotem? I gryzoni i psów jego wielkości też za bardzo nie lubi. No ale też, no kto z nas nie ma dziwactw jakichś, tak? Im więcej, tym lepiej. Ja na przykład boję się dotknąć głowy łysego człowieka. Dlatego nie jeżdżę z nimi windą. Wind też nie lubię, bo można niechcący dotknąć w nich głowy łysego człowieka. Nero też nie sprawdzi się w bloku, bo pilnuje swoich ludzi, więc będzie czekał na odgłosy na klatce. No bo mu zależy po prostu na was. Pobiega z Wami, ale też zrozumie w pełni, że macie ochotę na chill i tam zajmie Wam miejsce na kanapie, wszystko Wam wygrzeje. Więc jeśli mieszkacie w domu i nie macie kota, a czekacie na pierwszego psa, no to proszę Państwa, przedstawiam Wam idealnego, nowego domownika. Aby poznać go bliżej, dzwońcie na ten numer. Nero czeka w okolicach Wrocławia. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach Tropidog i TropiCat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości czterech stówek od PetStars od Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy uważają, że gdyby w waszej pracy zastąpić was poprotką, albo dosłownie wziąć po prostu donicę z poprotką, posadzić na stoliku, na stoliku, albo na krześle, na krześle, to po pierwsze i tak nikt nie zauważyłby różnicy, a po drugie prawdopodobnie poprawiłyby się wyniki w firmie. Przynajmniej nie kosicie liści jak ten jego w Bytomiu, aczkolwiek trzeba przyznać, że jest jakiś taki spokój w tym, jak on jest pogodzony z bezsensownością tego, co robi. Patrzcie na niego. A w związku z tym, że trwa kampania, no to wychodzą różne kwiatki, które były kitrane, trzymane i chowane cierpliwie do momentu kluczowego do momentu kampanii. Między innymi te zdjęcia. Z gabinetu generała Szymczyka, komendanta głównego policji, który po przemyceniu przez granicę nielegalnie posiadanego granatnika wystrzelił z niego w komendzie głównej policji. Dlaczego? Bo inteligentnych policjantów szefowie MSWiA z PiSu usuwali z ważnych stanowisk. Ten jeden ocalał, bo wykazywał się potężniejszą niż inni dawką wazeliny i zdecydowanie mniejszymi pokładami godności. Pogodził się z tym, że nie musi myśleć, bo to szefostwo myśli za niego. I w związku z tym... Spotkało go kilka bardzo ciekawych zbiegów okoliczności. Na przykład policja wydała kilkaset tysięcy złotych na remont willi, w której następnie zamieszkał komendant, który nie zadaje pytań. Więc jak widzicie, to stanowisko to nie jest wypadkowa talentu, kompetencji i inteligencji. Nic dziwnego w takim razie, że taki pseudo-komendant uznaje, że można odbezpieczyć i nacisnąć spust w granatniku. Tam nie zachodziło za dużo procesów myślowych, bo on nie jest od tego, żeby myśleć. Z tych zdjęć ewidentnie wynika, że cudem nikt tam nie zginął ani nie został poważnie ranny. Przypominam, że generał Szymczek szukał linii obrony i w jednej z nich twierdził, że myślał, że to granatnik, przerobiony na głośnik bluetooth. Nie zdziwi mnie, jeśli nadal będzie utrzymywać, że to wszystko przez basy. Ktoś się za mocno ustawił i poszło. Jeżeli znaleźliście ostatnio coś ciekawego. Ojca, który 16 lat temu wyszedł po papierosy, jeszcze do tej pory nie wrócił, albo 5 złotych w kurce jesiennej, chyba jeszcze za wcześnie na jesienną. No w każdym razie, jeżeli znaleźliście, no to dołączacie do klubu, w którym jest Dave Kennedy z Irlandii. A znalazł on na plaży w północnym Dublinie krater z piasku utworzony przez meteoryt. A że sam jest miłośnikiem hobbystą tego typu zjawisk, to określił nawet kąt, pod jakim spadł ten meteoryt. Sprawą zainteresowały się media. I wszystko popsuli ludzie, którzy opublikowali film, na którym widać, że oni dzień wcześniej. Te dziury wykopali łopatkami. I to nie, żeby umieścić tam meteoryt, a dlatego, że się nudzili. Jeżeli masz 20 lat i jesteś trzeźwy w Dublinie w środku dnia, no to się nudzisz. Gdybyś był w Gdyni, mógłbyś chociaż pobiegać za dzikami, a tak, no to co im zostało? Jeżeli czytacie Niedzielę Sosnowiecką, no to w najbliższym czasie mogło być pewne opóźnienia w ukazujących się numerach. A to dlatego, że ksiądz Tomasz Z., wikariusz parafii Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i szef tej gazety, przez jakiś czas nie będzie tam pisał. A to przez to, że zaprosił swoich znajomych, kolegów, z tego co donoszą media, także księży, pewnie w celu omówienia rubryki Kącik Działkowce, no bo, bo idzie jesień. No i tak od słowa do słowa panowie najedli się środków na potencję. Ale skoro powiedziało się B, no to nie ma co wracać do A, tak? I w ten sposób wspólnie zaczęli malować pejzaże. Dla nowych widzów. Pejzaże to jest określenie, bo ja newsy bez wirusa oglądają też dzieci, a więc w niektórych momentach muszę kodować. A więc malowali pejzaże. Przy malowaniu pejzaży, pejzaże można malować we dwójkę, można we trójkę. Są też takie imprezy, gdzie większą grupą się maluje pejzaże, ale zwykle bez ubrań, chyba że ktoś lubi, no to takie skórzane. I pewnie jak inne tego typu imprezy, ta też przeszłaby bokiem, ale jeden z artystów malarzy zasłabł. I kiedy inny uczestnik tego obozu malarskiego chciał zadzwonić po karetkę, pozostali wyrzucili go z mieszkania księdza. Więc wezwano policję, która przybyła na miejsce jestem ciekaw swoją drogą, czy ci pejzażyści, ten ksiądz i, i ta reszta, czy widząc facetów w mundurach policjantów pomyśleli, o, striptizerzy przyjechali. Tam jeszcze przewija się wątek tego, że oni mieli wynająć mężczyznę. Który, takiego pejzażystę za pieniądze, który przyjeżdża i maluje z wami, ale to jest jeszcze do potwierdzenia. Koniec końców ksiądz Tomasz usłyszy najprawdopodobniej zarzuty nieudzielenia pomocy. I też ciekawe, gdzie go przeniosą. A z drugiej strony, dla równowagi. A w Poznaniu siostry Elżbietanki gotują średnio 400-450 litrów gorących posiłków i przygotowują około 1200 kanapek dla ubogich. I wygląda na to, że bez malowania pejzaży. Proszę bardzo, czyli się jednak da. A w cyklu, który nie ma nazwy, w którym prezentuję wam dziwne, zabawne, zaskakujące, ciekawe odgłosy zwierząt, które na pierwszy rzut oka wcale tak nie brzmią. W tym tygodniu Edredon. Dziwna nazwa. Dodam, że Edredon jest z rodziny kaczkowatych. Brzmi jak taki prawdziwy, czysty zachwyt babci, która zobaczyła rysunek wnuka. Ale na wszelki wypadek nie pyta, co to jest, żeby wiecie. Nie wsuć atmosfery. To jest. Teraz muszę wziąć głęboki oddech, bo to jest nic, który mnie samego bardzo poruszył i zdenerwował. Otóż, jeżeli lubicie sport, no to uwaga, bo poprawność polityczna już dybie nawet na to. Zaczyna się w Niemczech. Gdzie jedna z matek po szkolnych zawodach wybuchła oburzeniem, bo jej syn przyszedł nieszczęśliwy, że nie dostał medalu na szkolnych zawodach, tylko dyplom za uczestnictwo. Bo nie wygrał. Jeżeli wygrasz, dostajesz medal. Jeżeli nie wygrywasz i uczestniczysz, dostajesz dyplom za uczestnictwo. Tam ewidentnie kobieta już na tym etapie miała problem z logiką. I gdyby trafiło na normalną matkę, to pewnie byśmy teraz o tym nawet nie rozmawiali, ale trafiło na nadopiekuńczą kobietę, która stwierdziła, że nie może tak być, że jej syn jest nieszczęśliwy, że nie wygrał w zawodach. I stworzyła petycję, w której domagała się usunięcia punktacji z zawodów, tak aby żadnemu dziecku nigdy nie zrobiło się przykro, że nie wygrało. To brzmi jak żart, ale niestety zostało potraktowane poważnie. W efekcie z federalnej Spartakiady wyeliminowano punktację. Dzieci mają teraz cieszyć się z udziału, a nie starać się wygrać. Wiele osób od tej matki, po te decyzyjne, Puściły totalnie porę rzeczywistości i stwierdził, że a będziemy teraz sobie dryfować. Nie wiadomo gdzie, ale dryfujemy. I w imię poprawności politycznej, aby nikt nigdy nie poczuł się już urażony, wyeliminowano rywalizację ze sportu. Przecież sport jest rywalizacją. Rywalizacja jest tym, co napędza, co sprawia, że młodzi sportowcy przełamują swoje granice. Czymś, co sprawia, że są ambitni, że chcą być lepsi. O to chodzi w tym wszystkim. Zabieście ze sportu rywalizację, a zostanie wam banda rozpieszczonych dzieciaków, które biegają sobie, hasają rozkosznie połące. I wszyscy dookoła tylko pilnują, żeby, broń Boże, żadne z nich na żadnym etapie nie poczuło się urażone. W języku angielskim powstały już określenia na takie osoby, i jest to snowflake, czyli płatek śniegu. Ludzie tak delikatni i przeświadczeni o swojej wyjątkowości, że trzeba chodzić wokół nich na palcach, aby w żaden sposób ich nie urazić. Co będzie na rozmowie kwalifikacyjnej takiego dzieciaka, kiedy już dorośnie, do pierwszej pracy? Czy matka pójdzie z nim? Nie pójdzie i przyzwyczajony do tego, że wszyscy na niego huchają i dmuchają i że jest wyjątkowy, bo po prostu jest i to wystarczy, żeby być wyjątkowym, przecież obrazi się na ludzi, którzy mają go zatrudnić, bo zaczną mu zadawać pytania. Przecież on wiadomo, a ej, on jest wyjątkowy, przecież zawsze dostawał dyplomy, skąd te pytania? Przecież tak go nauczono w szkole, tak mu matka powtarzała w dzieciństwie, no to dlaczego w życiu to nie działa? Odbierając rywalizację, oni nie dają dzieciom radości z zawodów, oni okradają je ze zwycięstwa. Każdy, kto choć raz w czymkolwiek wygrał, nie mówię tu o sporcie, to mogło być scrabble, może być domino, cokolwiek. Każdy, kto choć raz wygrał, wie, jak to jest niesamowite uczucie, które pamiętasz do końca życia. Jak dostajesz impuls, żeby pracować jeszcze ciężej, aby się rozwijać. Każdy, kto przegrał, wie, że niewiele jest tak mobilizujących rzeczy, jak chęć bycie lepszym. Udowodnienia sobie i innym, że możecie to zrobić. Nie można odbierać w imię politycznej poprawności rywalizacji ze sportu, bo sport jest definicją rywalizacji. Bez niej to hasanie dzieciaków, bez ambicji po, boi znaczy po boisku. Jeszcze w boisku, za jakiś czas pewnie to się pokryje gąbeczką, żeby chociaż sobie nie pocierały kolan, jak się gdzieś tam przewrócą. I jeszcze, to nie jest żart, z piłki nożnej chcą usunąć liczenie goli. Mówię oczywiście o tych spartakiadach i o zawodach dla dzieci. Przecież im tam wszystkim zerwało papę z dachów podczas tej nawałnicy genialnych pomysłów. Ty wiecie, co to oznacza? To oznacza, że kwestią czasu jest to, kiedy pojawią się nielegalne kluby, w których będą dzieciaki grały, ale już wiecie na punkty. Normalnie będą liczyć gole. Pierwszą zasadą tego klubu będzie to, że nie mówimy o tym klubie. Drugą zasadą tego klubu będzie to, że nie mówimy o tym klubie. A trzecią, jeżeli jesteś pierwszy raz, to musisz grać. Podziemie nielegalnych meczów dzieciaków na punkty. Przecież to jest taki absurd i to się dzieje. Jakiś czas temu, gdyby ktoś powiedział to na głośno, na poważnie, uznałbym, że no jest to pomysł, na jakiś sketch, nie aż taki zabawny, no ale jest jakiś punkt wyjścia. Jedynymi zwycięzcami tej bzdury z nieliczeniem goli, oprócz tych przewrażliwionych matek, byłaby no polska reprezentacja, no. Która od jakiegoś czasu jest synonimem porażki i tego, że czasami lepiej jednak zostać w domu Mają nowego selekcjonera, po tym jak Fernando Szantosz ich opuścił Kadrę przejmie teraz Michał Probierz, dotychczasowy opiekun kadry młodzieżowej Najciekawszym podsumowaniem tego wyboru, krążącym w sieci, jest stwierdzenie, że największymi wygranymi tej decyzji jest reprezentacja młodzieżowa, z którą już nie będzie pracował pan Michał Probierz I już po wypuszczeniu poprzedniego odcinka, polscy środkarze zostali mistrzami Europy Wielkie gratulacje, to już wszystko zostało powiedziane więc przejdźmy dalej. Otóż w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów na żużlu Polacy wzięli całe podium. Złoto dla Mateusza Cierniaka, srebro dla Damiana Ratajczaka, a brąz dla Bartłomieja Kowalskiego. No i znowu odpaliła Aleksandra Mirosław, kobieta, która wspina się szybciej niż ja spadam, ustanowiła kolejny rekord świata we wspinaczce na czas poprzedni dodam też należał do niej. I wcześniejszy. Podobnie jak jeszcze wcześniejszy, i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej. I jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej. Ponieważ to jej ósmy rekord świata. I teraz uwaga, zróbmy eksperyment. Nałóżmy na to, jak się wspina pani Aleksandra, tą kaczkę, która wyraża podziw. Zobaczmy, co się stanie. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieża świata zbrodni z jednej i z drugiej strony w sensie że od złoczyńców i od policjantów. Na początek dwóch mężczyzn z powiatu euckiego, nazwijmy obydwu Wojtek. Otóż rok temu obydwaj ukradli szyny kolejowe. Zostali złapani i w efekcie zostali zobowiązani do naprawienia torowiska. Więc ruszyli do pracy i aby uzupełnić szyny z torowiska, w którym je ukradli, ukradli szyny z innego torowiska. To jest choć to jest recykling na zupełnie nowym poziomie, którego nie docenili policjanci ani prokurator. Sąd też raczej nie będzie pod wrażeniem. A na dowód, że zaufanie w świecie złoczyńców to jest towar deficytowy, historia dealera z Wrocławia, który miał w swoim mieszkaniu zaopatrzenie na tydzień juwenaliów, gdyby były organizowane w Mielnie. Czyli marihuana, amfetamina, metamfetamina, ekstaz i morfina i dużo gotówki. I kiedy policjanci zabezpieczali narkotyki, jeden z funkcjonariuszy postanowił zabezpieczyć także gotówkę, ale że nie ufał pozostałym, no to zabezpieczył ją we własnej kieszeni. I w ten oto sposób policjanci oprócz dealera aresztowali też policjanta, który aresztował Gillera. Często piszecie do mnie w listach, Karolu, mam takie hobby. Siadam w parku i się nudzę. Może niezbyt efektowne, a ja lubię. Wcześniej pracowałem z kukizem i tyle razy pożegnałem swoją godność, że teraz patrzenie na to jak rosną liście to jest dla mnie nirwana. Tylko że jestem nowy w tym patrzeniu i siedzeniu w parku. Jak sądzisz, na co uważać? Klasycznie na ludzi, bo z wiewiórkami sobie poradzisz. Z borsukami też, tylko nie możesz mieć nic pomarańczowego i nie malaskać. No i potem przychodzą ludzie. I tam są problemy z interakcją. No I'm definitely stronger than you are. No Yeah, I am. Probably not stronger than your dad, no. My dad I to wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy nie pomijają reklam i wiedzą, że wystarczy 30 sekund i można przełączać. Dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla tych, którzy wspierają mnie na patronajcie. jeżeli macie ochotę czymś się podzielić, czymś, co wpadło wam w oko i chcecie, aby świat się o tym dowiedział, piszcie do mnie na Karol Modzelewski, albo na fanpage'u, albo na Instagramie, a najlepiej na maile gmail.com wszystko czytam, ale nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć. Kolejny odcinek w piątek o 19. Udanego weekendu 20 tygodnia. Do zobaczenia, cześć. Pojawiły się również draże Korsarze Gajarze. Oa, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. O, muszę poważnie.